są takie czasy, że jeżeli jest możliwość, zarabiania pieniędzy, promotorzy robią coś więcej, jest protokołowy, czy masz te różne femy, te youtuberzy, ważą. Właściwie to ludzie oglądają, jak zarabiają pieniądze. Jeżeli kto jest, ma to jakąś rację bytu i ludzie są tak, takie rzeczy oglądać, to nie ma wyżej. Nie masz nic przeciwko, jakoś cię to tak bardzo nie razi, tak? Nie. Czego? Jeżeli jest na to, jest popyt, jest na to popyt, oglądamy. To dlaczego, nie? To ostatnie pytanie. Słuchaj, pojawiają się też organizacje walki na gołe pięści. Gronda się teraz pojawiła. Co się, ma szansę to się przebić w Polsce? Walka na gołe pięści? To też miałem kiedyś pomysły takie, żeby na przykład organizować na przykład walki w ringu 5-5. Tak? To wiesz, no jednego uwalimy, to będzie 4-5, to w tych 5 ma więcej, większe szanse, na przykład uwalić 4-5. Nie sens, bo wiesz, gołe pięści, słuchajcie, no szanujmy się, zbowa jest jedna, zbowa trzeba myśleć, ja ponad 400 walk miałem, także jeszcze jestem osobą myślącą, no, nie okam się ani nie mam różnych trików, odruchów jakichś rzeczy. Głowa jest po to, że trzeba nie myśleć. Wiem, moja wada to jest tylko, że szybko mówię, mało otwieram buzię, ale tutaj zawsze było i tak jest. Ale myślisz, że to już jest za daleko idący projekt, walka na gołe pięści? No, mi się wydaje, że tak. To jest jakby ulica, wiesz, to niedługo wyjdzie tak, że gość wyjdzie z bejsbolami, drugi z maczetą. Ale wiesz, w Stanach ten projekt się powodzi. Dużo osób bierze w tym udział jednak. Są chętni. Ameryka to jest inny świat. W Ameryce wiesz, lubią ludzie, jak jest, wyzywają się, ubliżają. W Polsce tego nie jest, w Europie tego takie rzeczy nie dzieją, tak? A czemu tego stanę? Bo Stanach, bo tutaj to są ludzie, no, taki jest naród amerykański, że lubią show, nie wiem, jak się będą walili, będzie krew się lała, tryskała, to oni chyba się z tego powodu cieszą, tak? Że, no ja uważam, że no, ja jako zawodnik, jako człowiek tak mówię, że szkoda zdrowia ludzi, którzy wejdą do klatki czy do ringu i będą się walili się gołymi pięściami. No bo ile walka może trwać? Minutę, dwie minuty. Trafisz gołą pięścią, to jest rozcięcie na pewno, złamanie może być kości policzkowej, złamanie żuchwy, wyskoczenie zawiasów, nosy złamane. To jedną walkę i później masz pół roku rehabilitacji albo rok czasu w szpitalu, żeby dojść do siebie. Dzięki na razie.